Jakie pomyślimy? Ale na górze nie ma wolnego pomału. Ale pozwoliłam to ja sprawdzam. Słucham? Wy chcecie tu się wprowadzić, tak? To jest najlepszy pokój. Siema, witam wszystkich na moim kanale. Oczywiście na początek proszę zostawcie łapkę w górę, macie teraz 3 sekundy. Raz, dwa, trzy. No, więc jak już zostawiliście łapkę w górę, no to moi drodzy, witam was znowu w kolejnym odcinku i dzisiaj zaraz do nas przyjedzie Daniel razem z Lili. Mam w głowie pewien pomysł, mam w głowie pewnego pranka na Poli. Zaraz wam więcej opowiem. Chodźcie, zobaczymy, kiedy będzie Daniel i Lili. Dzwonię do Lili. Halo. Lili? No? Kiedy będziesz? O, dobra, to dawajcie, wbijajcie, ja na was czekam. Dobra, no hej. Jadą. O, ty, już są. Patrz, jaka fura. Ohoho! Ej, stop! Ty walnie w tą Toyotę. Ty prawie w moją Toyotkę by uderzył. Ale Furson, co to jest? Czy to jest Audi RS3? Tak, zarabiają TikTokerzy tutaj. O kurde, TikToker! Co tam się osiąga? Ale stary, ale ty masz furę, daj mi się przejechać. Mogę tutaj na miejscu pasażera. O, Lili, jak ci się jeździ? No dobrze, ale patrz, stary. Ale ja RS3. RS3, ale to jest sam grill wymieniony, czy to jest, też ma te konie, które wymagane są? Ma konia, jakby inaczej. Dobra, co, zaprosisz nas do środka? No, zapraszam. Nie, a jak chce się przejechać, Filip? Adam, nie, jak zasłużysz, to potem wynegocjujemy warunki współpracy. Na razie chcę za darmo, chcę za darmo, za nagrywanie. Pola, no ostatnio się tutaj poczuwa i... Najlepsze jest to, że Pola mnie nie zna i ona nie wie, jakie się... Znaczy zna mnie, ale nie wie za bardzo, jakie się zachowuje. Nagrywasz to? Tak. Dobrze. Nie wie za bardzo, jakie się zachowuje, więc myślę, że zejdzie i od razu będę miała do niej problem, że czemu ona w ogóle nosi maseczkę, tak. O co tu chodzi. No i mówię, że ona jest menadżerem domu i sprząta tutaj. Tak, no dobra. Że ja będę w buciorach łaziła. Tak. Ja też mam pomysł. Tutaj dużo jest takich rzeczy, co mi nie odpowiadają, a ona tutaj się zajmuje tym domem, jakimś wystrojem. Co ją krytykować? Krytykować jej to, że... Tak, ona nic nie robi. Wkręcam to ją tak mega jodynowuje. Tak. Ale później przeprosimy, bo... Później przeprosimy, ale na początek... Na początek... ją. Dobrze. Pola! Co tam u ciebie? Miałam właśnie wymać makijaż i się pójść spać. Nagrywamy odcinek. Dobra, słuchaj, akcja jest taka, na dole jest Lili i Daniel i oni są... Lili i Daniel przecież znasz. Lili... Tak, znasz ich. Oni są teraz na dole i wpadli do nas i wpadli na noc próbną, bo może się tu wprowadzą. Jak to się wprowadzą? No ja ich znam dobrze, mamy jeden wolny pokój, może się wprowadzą. Dobra, chodź do nich, przywitaj się. Tam jak tam? Czemu ty masz maseczkę? A dlaczego pytasz? Przeszkadza ci? Jakby, nie wiem. No, wolę patrzeć ci w twarz, jak mówisz. No, patrzysz mi w oczy, no to o to chodzi chyba w rozmowie. Ale chciałabym widzieć swój nos i już Filip, o co chodzi? No, musi mieć maseczkę po prostu, żeby coś ciekawego się działo w odcinkach. A to nie jest ciekawe, to jest strasznie cringe'owe. Ale to jest twoja opinia. No, my uważamy inaczej. Ja jestem niemiła? Ja jestem niemiła. A ty jesteś menadżerką domu? No tak. A czemu to jest taki syn? Zamieszkać. Jak będziecie mieszkać, to będziecie się mieszkać. Dobra, spokojnie, czekajcie, już odstawię to. Wyluzujcie. Ale zostaw te kamerę, to twoje kamerę. Ej, słuchajcie, nie kłóćcie się. I to twoje. Dobra, okej, zostawmy ją, niech posprząta. Ja mam sprzątać? Chodźcie, pokażę wam pokój. Ja jestem menadżerem, a nie sprzątaczką. No dobra. Ja nie wiem, czy tam w ogóle, wiesz co, na górze zamieszkał. Tam ten pokój, jak się wchodzi. Na górze nie ma wolnego pokoju. Nie, Filip, jakie pomyślimy? Filip, co pomyślimy? Co, no już uspokój się, dlaczego jesteś ale taka nerwowa? Ale na górze nie ma wolnego pokoju, no. To co Filip, ty mówisz, że pomyślimy? Pomyślimy. Ale głowa mnie boli od tego. Dobra, już naprawdę. No to weź może coś przecież nowego. Za duży harmider. Pola, proszę cię na chwilę, uspokój się, już się nie denerwuj. Ja jestem spokojna, jesteś menadżerem. Spokoju, jesteś menadżerem, to zajmij się proszę salonem, doprowadź go do porządku.
Bo się wkręciła w to. Ona się wkręciła, to jest niemożliwe. Ona się serio, ona się denerwuje, ona taka jest nerwowa trochę. No, no strasznie. Ona się boi, że ona mnie uderzy. No, nie uderzy, nie uderzy. Sprawdzimy łóżko. No tu jest dramat. Ja bym powiedział, że tutaj jest za zimno i chcę tam na górze u niej mieszkać. Dobra, słuchaj. Ten pokój już ten, jej pokój, że tutaj tu jest jakoś zimno, że ja nie mam co powiedzieć. Chodźmy do mnie. Lampa! Chodź tu! Lampa! Dobra. Pani Lampo! Podkręcamy atmosferę. Pani Lampo! Powiedz pani maseczkę. Słucham? No przepraszam, Pola, chodź do pokoju na chwilę. Ja mam imię! Pola! Przestanę zaraz z tobą rozmawiać. Pani, pani maseczka? Dobra, chodźcie do pokoju, wyjaśnimy sobie na spokojnie. Powaga, tak a będziemy tak robić codziennie wieczorem, ja mam swoje seanse. Ty jesteś zdrowa na myśl? Ja nie, Pola, ale nie, akurat ale... powiem ci, że to jest niemiłe, bo to... Proszę o ciszę! To jest medytacja! Ale dlaczego tak się błąda? Os. To twój dom? No mieszkam. Słuchaj, oni prawdopodobnie będą tutaj w tym pokoju mieszkać. No dobrze, tak? Nie ma opcji, ten pokój jest za zimny. Mieszkamy na górze, tam jest ciepło, tam grzeje. No na górze znajdzie się. Ja chcę blisko łazienki, Masz bardzo blisko łazienkę i wielką wannę, tutaj sobie się. Nie, na górze znajdzie się miejsce. No może w tym salonie na górze, na kanapie. Nie, znajdzie się miejsce, znajdzie się. Znajdzie się miejsce, coś ciekawe. Ej, cisza, os. Os. Pola, a ten twój pokój? Co mój pokój? No mój pokój jest mój. Ej, chcecie zobaczyć? Tak. Ale ja nie zobaczę pokój, ale nie ma już mojego pokoju. Ale nie, dobra, ale nie, zostań nie, tutaj w tym pokoju, zostań w tym pokoju i sobie pomedytuj i my zaraz wrócimy. Słuchaj, ale ja co ty robisz? Nie, najważniejsze pytanie, kto jest szefem tego domu? Ja. Filip decyduje, dziękuję. Słuchaj! Ale my tylko zobaczymy twój pokój. Zobaczysz konsekwencje tego wszystkiego, nie. zobaczysz. Dobra, słuchaj, już naprawdę teraz serio nie denerwuj się, po prostu ale jak się chcę im tylko pokazać twój pokój. Ale po co? No po prostu, żeby zobaczyli, chcą zobaczyć jak wygląda pokój na górze, to czemu nie mogą zobaczyć? No ale dlaczego nie mogą iść do Adama do pokoju? Zobaczyć. No ale, no bo są zainteresowani twoim, bo mówili, że ten właśnie. No dobra, okej, ale już się nie denerwuj, przecież jest twój, ale zobaczą, tylko zobaczą, to czym się denerwujesz, co nie mogą no, moje... No ja nie wiem, jakie ty masz zamiary w ogóle. Nie mam żadnych zamiarów. Przychodzi mi parka jakiś średnio dla mnie znajomych osób, oni chcą oglądać mój pokój, jeszcze mi mówisz, zrób to, zrób tamto, zrób to, zrób tamto. Ty na co dzień jesteś dla mnie miły i oni nagle przychodzą i ty jesteś... Nie, tobie się coś pomieszało w głowie. Nic tak. Nie pomieszało. Dobra, chodź zobaczmy, co oni tam robią. Dobra, stop! Co stop, Billy? Czy ten pokój wam się podoba? Tak, no już odkurzamy, no. Słucham? Wy chcecie tu się wprowadzić, tak? Tak, to jest najlepszy pokój, jest ciepło, stary, jest popatrz, czujnik dymu. Jest ciepło, czujnik dymu, cudownie. Są fajne takie skosy tutaj. Ej, Daniel, ten laptop jest, patrz. Patrycja ma podwójne łóżko. Lampa w cenie. Lampa w cenie. Sprawa do nagrywania. No dobra, Pola, o co tobie chodzi? Mi? Nie widzisz dobra, mnie z tego? Stop. Pytanie najważniejsze. Ile masz obserwujących takich pokój? A to jest coś ważnego? To jest dla ciebie wyznacznik wartości człowieka? Nie, ale dla Filipa, kto przejmuje ten pokój, ile masz? Ile masz obserwacji na TikToku? 70 tysięcy. Ile masz? 3 miliony. No to już chyba znam. A to jest dla ciebie... 4. Daniel, ile obserwacji 4. Na TikToku? I to jest dla ciebie wyznacznik wartości człowieka, tak? Nie. Nie, to nie broń wartości, Boże. Po prostu... Wyznacznik się... fejmu to jest. Co? Ale co się ma fejm do tego? To jest Starhouse. Ale wczoraj ci to jeszcze nie przeszkadzało. Ja się doprowadzałam, to też ci to nie przeszkadzało. Człowiek zmienny. Dobra, wiecie co? Szkoda mi na was mojego czasu i moich osób. Wiecie co? Weź ją wciągnij, już na to gada. Słuchajcie, w sensie ona się mega wkręciła, ale to jest dobre, na tym polegają odcinki. Przecież po to tu mieszka, żeby nagrywać. Mi jest jej szkoda. No, ja już bym chyba... Dobra, to zróbmy jeszcze jednego jakiegoś mini pranka i potem jej powiemy. Że ona dobra, idzie ja mam na dół. Pomysł, ja mam pomysł. Postawię kamerę ukrytą, wezmę ją do pomieszczenia i powiem jej, jak wygląda sytuacja i zobaczymy, jak zareaguje. Bo ona myśli może, że to jakieś pranki czy coś, a ja tak na poważnie do niej podejdę. Dobra, to muszę musicie mi tylko pomóc ją zwabić do pokoju, ja umieszczę kamerę tam schowaną. Tak, na dole. To my... Chyba, że tu, może tutaj. Tutaj dawaj, a my z nią nie wypowiadamy. Dobra, to dawaj. Ej, to idźcie do niej pogadać teraz.
zaraz uspokójcie ją, a ja słuchajcie, tu ustawiam kamerę i niech ona tu zaraz przyjdzie. Pola! Co znowu? Musimy porozmawiać. A mamy w ogóle o czym? Bo mi się nie wydaje, żebyśmy mieli o czym rozmawiać. Słuchaj, ta sytuacja jest dla mnie ciężka, ponieważ A jaka ma być dla mnie? Dobrze, daj mi postaw się w mojej sytuacji, Filip. Poświęcam swoje życie, przekręcam je dosłownie o 180 stopni po to, żeby po 3 miesiącach usłyszeć won na dół. Czy ja cię wyganiam z domu, czy tylko proszę cię o zmianę pokoju? Posłuchaj mnie. Dobra, daj mi teraz powiedzieć, ale serio. Znam Daniela i Lili bardzo długo. Zależy mi na tym, żeby tu zamieszkali, a po prostu oni chcą mieszkać w tym pokoju. I co jest dla ciebie problem, żeby przenieść swoje rzeczy do pokoju na dół? No bo ja nie mam ochoty się przenosić. Filip, no jak ty sobie to wyobrażasz? No nie wiem, no ale jakby w takim razie to nie jest prośba, tylko rozkaz, proszę się przenieść do pokoju na dół. Tak. Nie, po prostu nie, Filip. Nie będziemy się tak bawić. Ja powiedziałem coś. Dla mnie to jest zachowanie po prostu czysto dziecięce, jak z przedszkola. Nie, no ja ci powiedziałem, jak wygląda sytuacja. Nie, absolutnie, Filip. Ale ty nie musisz się ze mną zgadzać. Ja się z tobą nie zgadzam, nie zrobię tego i absolutnie nie. Dobra, więc tak, słuchaj mnie. Nie jestem teraz twoim kolegą, tylko szefem. Masz serio się spakować i zejść do pokoju na dół, dlatego, bo chcę, żeby oni się wprowadzili. Oni się na dół nie wprowadzą, tylko oni się do tego pokoju chcą wprowadzić. Czyli jak coś potrzeba załatwić, to super Pola, super zajebiście, tak? Ale jak ja potrzebuję czegoś, jakiejś wyrozumiałości do cholery, to nie ma dobrze dla mnie, tak? Świetnie, traktuj tak dalej ludzi, Filip, to wyjdziesz na tym po prostu super. Już to zastanów się nad sobą, jak traktujesz ludzi. O nie! Ej, nie przesadziłem trochę, ja cię kręcę. Co o tym sądzicie? O tym wszystkim? Nie, ja już słyszałem tutaj z dołu, to jest jakiś... No ja już... Ona jest szokowana. Tak... Ej, ale trochę jej szkoda, no nie? Nie, już słuchajcie, kończymy, dawajcie ostatni jakiś malutki prank. No to stąd walizką szybciutko, co jest przed tym, że ja już nie się wprowadzam. Tak, że ty będziesz z walizką i ty powiesz, że już idziesz na górę, bo już tam rzeczy zanosisz. I ją poprosisz. I powiesz, że prosiłabym ciebie, żebyś swoje rzeczy zabrała, bo ja już idę z walizką ze swoimi rzeczami. Dobra. Żeby ci pomogła w ogóle. Dobra, Pola, pomóż koleżance się rozpakować. Daniel, co sądzisz o tym zachowaniu? Nie wiem, no jakiś dramat. No, miejsce dla prawdziwych króli jest na górze, nie na dole. Proszę nam pomóc. Nie no, według mnie wiecie co... Ej, zrób tak jeszcze raz, Lili. Co ty zrobiłeś? Teraz Lili jest pani lampą. O! Jestem panią lampą. Ej, Filip, a to nie jest przypadkiem tak, że ten, kto płaci więcej, ten mieszka? Zapłaćcie mi złotówkę więcej. Zawsze o jeden więcej niż ty, o takie nie, zawsze... słuchajcie. Ej, dobra, to już chyba jest przeginka, bo jej jest smutno. Wiesz, że jesteś w domu na weselu. To tylko prank, nie przejmuj się. Pola, że... Przepraszam. Czekaj, nie żartowałeś, bo ja cię uwielbiam, przecież wiesz. Ale my się nie wprowadzamy, to był prank. Ty będziesz największą gwiazdą już niedługo. Zaraz cię uprowadzę. Ej, ale nie płacz, proszę, Pola, to był żart, no przecież wiesz, że ja prankuję cały czas, no... No chodź, no przecież nikt się nie wygania z pokoju. Ej, moim zdaniem. No Pola, to weź daj mi. A może ona jest jakaś niezrównoważona? Moim zdaniem to Filip przesadził z tym pomysłem. Słuchajcie, no to był nasz Filip, ty przesadził, nie, ty wymyśliłeś ten pomysł. To twój pomysł. Tak to był twój. Pola, Filip, ty krzywdę wyrządzasz ludziom. Ale słuchajcie, no chciałem, żeby był fajny jakiś odcinek, fajny prank, no już bez przesady. Ja? Nie, to jest przesada, weź Pola. Za grube te żarty. My jesteśmy takimi samymi pionkami jak ty. Pola zamieszka u nas. O, no jak? Co? Tak, świetny pomysł, Pola. Chcesz u nas zamieszkać? Mamy pokój. Już nie będzie żadnych pranków, żadnych głupów. Tak. Na górze. No, zabieramy ją. Ale że tutaj na górę do pokoju? Zabieramy do mieszkania. Naszym to ale wy mieszkanie, przecież mieszkacie ja tu na górze. Ja nie będę się wprowadzała, to był prank. A teraz mi jest szkoda Poli i bierzemy ją do siebie do czyli, mieszkania. Czyli tak naprawdę wy mnie wykorzystaliście, bo chcieliście tu nagrać ze mną odcinek. Tak. A teraz mnie mówicie, że tu nie zamieszkacie i że macie mnie gdzieś, tak? Filip manipuluje, idziemy Pola, chodź.
Czyli patrzcie, drodzy widzowie, patrzcie na to. No chodź, Adam, nagranie, ty jesteś moim operatorem. Czyli występują w odcinku normalnie, robią ze mną pranka, a jak widzą, że coś jest nie tak, no to co? To teraz nagle ode mnie się odwracają i poszli. Ja nie mogę. No tak, no ale no, Filip. No, nie wiesz co, kończymy już to. W takim razie, no moi drodzy, kto wytrwał do końca, niech napisze ucieczka, no bo to jest po prostu ucieczka z domu. I widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.